Znaczy tak, jeżeli chodzi o sferę finansową, klub przeszedł transformację, czyli spółka akcyjna, która powstała, przejęła sekcję piłki nożnej, o czym wszyscy wiedzą. Zostało to przyjęte też licencyjnie przez Polski Związek Piłki Nożnej, Komisją Licencyjną i uchwałą zarządu PZPN i spółka zaczyna zerem, tak? Czyli nie ma żadnych zobowiązań, zaległości. Przejęła dobra materialne i niematerialne po klubie sportowym Siarka. Także ogólnie rzecz biorąc, jeżeli o finanse, zaległości nie ma, tak? Jeżeli chodzi o bieżący budżet, jest on zbliżony do budżetu z roku ubiegłego. Troszkę większe koszty może organizacyjne z racji jakby dłuższych wyjazdów i można powiedzieć nieznaczna zwyżka, jeżeli chodzi o budżet płacowy. Jest to skalkulowane na bardzo podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Sponsorzy w dużej mierze są ci sami. Gdzie nie, gdzie są, można powiedzieć, zwyżki, także to daje jakby, można powiedzieć, poczucie stabilizacji i stabilności finansów. Wiadomo, życie okaże i pokaże, jak to będzie w praktyce. Na tą chwilę szyjemy i kalkulujemy na to, na co nas stać, także ogólnie rzecz biorąc nie powinno być z budżetem i z finansami w spółce akcyjnej problemów. W czerwcu tego roku przez grupę akcjonariuszy została powołana spółka akcyjna Siarka Tarnobrzeg. Początkowo była to spółka w organizacji. Po złożeniu stosownego wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie uzyskaliśmy wpis do KRS-u. Kolejnym krokiem przekształcenia już na niwie tutaj przepisów PZPN-u była procedura przed Podkarpackim Związkiem Piłki Nożnej, gdzie uzyskaliśmy uchwałę przyjmującą nas w poczet członków. Następnie kolejnym krokiem była uchwała już Polskiego Związku Piłki Nożnej, która przyjęła klub w poczet członków. W efekcie po tej uchwale wszelkie licencje i wszelkie prawa udziału w rozgrywkach już należą do spółki Siarka Tarnobrzeg S.A. O czym Państwo pewnie wiedzą, grupa akcjonariuszy liczy 23 osoby. Są to ludzie mniej czy bardziej dotychczas też związani ze środowiskiem tutaj sportowym, piłkarskim, mniej czy bardziej wspierających klub. Jeśli chodzi o formę tutaj prawną, liczymy na to, że ona w jakiejś mierze umożliwi sprawniejsze funkcjonowanie. Będzie to też grupa ludzi, która w jakiejś mierze pewnie swoim zaangażowaniem będzie miała większe poczucie obowiązku, że tak powiem, bo w jakichś tutaj działaniach. Pod kątem organizacyjnym też powinno to usprawnić wiele rzeczy związanych z wszelkimi operacjami podatkowymi i tak dalej. To też był aspekt, który był tutaj brany pod uwagę. No i jest to jakiś etap też, prawda, profesjonalizacji tutaj klubu. Jest to taka forma bardziej, że tak powiem, stabilna, stąd też no, taki tutaj krok. Myślę, że w perspektywie jakiegoś czasu będziemy rozważać również to, by liczba tych akcjonariuszy jakoś systematycznie rosła, jeżeli oczywiście takie zainteresowanie wśród innych osób będzie. Przepisy to umożliwiają, także nie jest to jakiś zamknięty krąg osób i dla którego nie ma tutaj możliwości, którego nie ma możliwości poszerzenia. Także to jest temat, myślę, na przyszłość. Ja powiem jeszcze jedno zdanie w kontekście sponsora tutaj strategicznego, którego udało mi się tutaj pozyskać. Chodzi mi o firmę tutaj Massita, partnera, przepraszam, nie sponsora. To jest firma, która będzie przez najbliższe 2 lata piłkarzy i sztab trenerski Siarki tutaj ubierać. Są to tak stroje meczowe, jak i treningowe. Myślę, że Państwo już te stroje mogli zobaczyć. Umowa opiewa, tak jak powiedziałem, na 2 lata. Zobaczymy, jak to współpraca się będzie układać.